Cześć, witajcie ponownie. Zapraszam Was dziś na kolejny filmik i dziś będą to ulubieńcy października. Muszę przyznać, że październik był w moim przypadku miesiącem problemów skórnych. Powróciła nie tylko egzema na moich dłoniach, ale także miałam problemy na twarzy. Po prostu pod koniec września strasznie mi wysypało. Po prostu moja twarz wyglądała jak jedno wielkie pobojowisko, szczególnie czoło. I było to o tyle dziwne, że ja nigdy nie miałam problemów trądzikowych, nawet jako nastolatka. Oczywiście pojawiały się jakieś pojedyncze pryszcze gdzieś tam na środku czoła, na brodzie, w okolicach nosa, ale nigdy nie miałam takich problemów. To wyglądało trochę jak takie problemy zapalne i to mnie bardzo zaskoczyło, bo to już nie jest ten wiek, kiedy ja powinnam mieć takie problemy. Wydaje mi się, że wiem mniej więcej, który kosmetyk był winowajcą. Wydaje mi się, że był to olejek do demakijażu, do mycia twarzy z Yumeshuemu. Ja dostałam jego tylko próbkę. I no, po jego użyciu w zasadzie tak mi wysypało. Miał to być olejek, który tą skórę miał oczyszczać. I teraz nie wiem, czy wysypało mi dlatego, że ja go źle używałam, czy wysypało mi dlatego, że w ramach tego oczyszczania ten olejek po prostu wydobywał na powierzchnię skóry te wszystkie niedoskonałości, problemy, które gdzieś tam się pod skórą znajdowały. W każdym razie musiałam zmienić swój sposób pielęgnacji. W zasadzie przez cały miesiąc walczyłam z tymi problemami. Muszę powiedzieć, że wreszcie chyba zaczynam wygrywać. Już jest to mniej widoczne. Ja wiem, że wy tego pewnie nie widzicie, ponieważ kamera jest jednak w jakimś tam oddaleniu od mojej twarzy. Poza tym mam na sobie podkład, mam na sobie korektor, więc staram się te niedoskonałości ukrywać. Natomiast wiem, że w filmikach, które nagrywałam na zbliżeniach oczu, było to widać i trochę mnie to denerwowało. Więc postanowiłam, że po prostu muszę zmienić sposób oczyszczania skóry, że być może to, jak ją oczyszczam, moje dłonie nie są wystarczającym narzędziem, wystarczająco dobrym, które zmywa ten makijaż odpowiednio. I przypomniałam sobie, że mam takie urządzenie, które się nazywa Neutrogena Neutrogena Wave. I to jest takie urządzenie zasilane bateriami, do tego mamy taką nakładkę i można sobie do tego dokupić jeszcze zestaw takich wacików. To jest akurat zestaw wacików, które mają dodatkowo jeszcze oczyszczać pory. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają. To są takie zwykłe waciki nasączone w środku płynem. Te jeszcze mają takie wypustki, takie kropki, które właśnie mają teoretycznie oczyszczać naszą skórę z porów. Tego nie jestem pewna. W każdym razie taki wacik nakładamy na tą tutaj nakładkę i wtedy włączamy urządzenie. Ono się zaczyna wibrować i oczyszczamy tym skórę. Czytałam ostatnio w internecie dużo opinii i wiele osób uważa, że to nie oczyszcza nam skóry, ale ją po prostu zmuszcza. Dla mnie to akurat nie miało dużego znaczenia. Wiem, że ten produkt dobrze mi oczyszczał skórę, moja cera wydawała się o wiele lepiej oczyszczona. Nie zauważałam śladów makijażu, nawet używając później toniku do twarzy, już na tym waciku nie było pozostałości makijażu, więc byłam pewna, że te wszystkie warstwy, które na siebie nakładam, a zdarza mi się nakładać tego no, dosyć dużo, to te wszystkie warstwy były zmywane i byłam z tego zadowolona. Także to jest mój pierwszy ulubieniec i widzę, że po 2-3 tygodniach używania naprawdę te problemy zaczynają zanikać. Drugi kosmetyk pielęgnacyjny to jest taki żel na pryszcze z firmy Cora. Ja zazwyczaj unikam takich typowych kosmetyków, które są przeznaczone do cery trądzikowej, na przykład z Neutrogeny z Skin & Clear, ponieważ one bardzo wysuszają skórę. Moja skóra jest już wystarczająco sucha i nie potrzebuję dodatkowo jej przesuszać. Próbowałam też kilku żeli punktowych, na przykład z Garniera, ale one były naprawdę beznadziejne. To jest coś w rodzaju takiego żelu punktowego. I Cora, nie wiem czy wiecie, jest to firma, która jest sygnowana przez Miranda Kerr. Ona chyba jest właścicielką tej firmy i te kosmetyki bazują w swoim składzie na takim owocu noni, który między innymi jest groźny sobie w Polinezji. I ten owoc uznawany za jakieś takie naprawdę cudo, to jest najnowsze odkrycie w kosmetyce generalnie. Ja sobie wpisałam kilka rzeczy na jego temat, żeby nie zapomnieć. On podobno ma największe stężenie, albo bardzo wysokie stężenie ze wszystkich owoców składnika, który się nazywa kseronina. I to jest składnik, który jest taką jakby podstawową substancją organizmu, która odpowiada za regenerację i za odbudowę komórek. I można ta roślina co tyle ciekawa, że można ją przyjmować, jakby ten wyciąg czy sok z jej owoców. Można na przykład go pić, a można też go właśnie w składzie kosmetyków dodawać do kosmetyków i wtedy on ma również bardzo pozytywne działanie. Generalnie on
spożywany wzmacnia odporność, jest takim przeciwutleniaczem, zwiększa nasz poziom energii, jesteśmy bardziej aktywni, także utrzymuje cholesterol na odpowiednim poziomie, także to jest taka roślina cud. Natomiast w kosmetykach ona ma właściwości, które zapobiegają przebarwieniom, rozjaśniają cienie pod oczami, ma właściwości kojące, łagodzące, także antybakteryjne. I ten żel punktowy w składzie ma na pierwszych miejscach tutaj wyciąg z liści oliwy, także z aloesu. I na jednym z wysokich miejsc jest także ten właśnie wyciąg z owocu noni. On ma taki nietypowy zapach, taki troszeczkę słodkawy. Mi on akurat nie przeszkadza, czuć go na twarzy, ale ja mogę sobie z tym poradzić. On ma taki lekko żółtawy kolor, jego po prostu 2-3 razy należy nałożyć na oczyszczoną twarz, na te miejsca, na które pojawiają się wypryski. I wydaje mi się, że naprawdę działa bardzo dobrze. To jest pierwszy żel punktowy, który na mojej pryszcze tak naprawdę działa. I użyłam go teraz od około 2 tygodni. I naprawdę widzę, że w połączeniu z oczyszczaniem tym urządzeniem z neutrogeny, widzę, że moja cera się poprawiła, także myślę, że będę go używać dalej. Nie jestem Wam w stanie niestety powiedzieć, jaka jest cena tego kosmetyku, bo ja go dostałam. Nie wiem też, czy te kosmetyki są dostępne w Polsce. W każdym razie wiem, że są dostępne kosmetyki właśnie z tym owocem noni w składzie. Może podeślę Wam linka do artykułu, który znalazłam na ten temat pod filmikiem. Teraz już przechodzę do kolorówki. Oczywiście ze względu na to, że pojawiały mi się pryszcze, musiałam też postawić na podkłady i na produkty, które są bardziej kryjące. Podkładem, którego używałam w tym miesiącu najczęściej, był Makeup Forever HD. I używałam go może nie dlatego, że jest to po prostu rewelacyjny podkład, który będzie moim ulubieńcem do końca życia, a dlatego, że miał odpowiednie krycie, że dobrze moją cerę wyrównywał ten koloryt i już sam podkład niwelował te wszystkie miejsca czerwienione, nie musiałam używać tak dużo korektora. Czy jest to kosmetyk, który kupię ponownie? Prawdopodobnie nie, ponieważ do cery suchej jednak on się nie nadaje najlepiej. Myślę, że będzie się lepiej sprawdzał przy cerze tłustej czy przy cerze normalnej. Przy cerze suchej on niestety u mnie na czole podkreślał przysuszenie. Czoło jest najbardziej przysuszonym miejscem na mojej skórze i niestety ten produkt go troszeczkę podkreślał. Co w nim lubię, to że pięknie wygląda na zdjęciach. Naprawdę za każdym razem jak go używam do tutoriali czy do robienia zdjęć na potrzeby vloga, to naprawdę moja cera wyglądała naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Więc to mi się podoba. Krycie jest, powiedziałabym, średnie. To nie jest krycie, które Wam po prostu zniweluje wszystko. Natomiast dla mnie jest to krycie wystarczające. No, nie jestem z niego jakoś super zadowolona. Natomiast jest to dobry podkład, wydaje mi się, tylko nie do końca przeznaczony do mojego typu cery. Kolejny kosmetyk jest to takie koło zestaw korektorów firmy Temp 2. Ja to kupiłam na targach kosmetycznych. To kosztowało około $20. I ja pamiętam, jak nagrywałam filmik z moim makijażem twarzy, z tym, jak przygotowuję twarz, to wtedy wspominałam, że nie używam korektorów, ponieważ zazwyczaj one jeszcze bardziej podkreślają pryszcze albo podkreślają to, że są na przykład suche skórki dookoła. I teraz muszę się ugryźć w język, bo wydaje mi się, że takie miałam doświadczenia, ponieważ nie używałam odpowiednich korektorów. Te korektory mają rewelacyjną konsystencję. To jest taka woskowa, bardzo kremowa konsystencja, więc one się bardzo dobrze nakładają, bardzo dobrze kryją i nie podkreślają niczego. One się utrzymują na skórze cały dzień. Naprawdę to jest korektor, który przez duże K, tak bym powiedziała, naprawdę rewelacyjnie zakrywał te wszystkie niedoskonałości. I teraz już jak moje problemy się troszeczkę uspokoiły, to nie używam już tak mocno kryjących podkładów, używam korektora przede wszystkim, a następnie wyrównuję kolory skóry jakimś takim troszeczkę lżejszym podkładem. Także zdecydowanie polecam. Do tego mam tutaj mnóstwo kolorów, więc o wiele łatwiej jest dopasować odcień tego korektora do naszej skóry. Możemy sobie wymieszać, żeby uzyskać odcień, który akurat nam odpowiada. Więc to mi się też bardzo w tym przypadku podoba. Wiem, że korektory podobne ma też firma Kryolan. Także myślę, że jeżeli znajdziecie akurat tej firmy, to możecie spróbować właśnie Kryolanu. Kolejny kosmetyk jest to tusz do rzęs Extra Wow Lash. To jest kosmetyk, dla którego ja złamałam troszeczkę zasadę mojego projektu Denko. Może nie tak do końca, ponieważ on był dołączony do jednej z gazet w tym miesiącu w Australii. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę rewelacyjny tusz. Byłam zaskoczona jego działaniem, zaskoczona tym, jak bardzo go polubiłam, bo
Ja zawsze wspominam, że jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o tusze. Mam swoich ulubieńców, do których wracam i rzadko zdarza się produkt, który ma podobną jakość, jak te moje kosmetyki, które najbardziej lubię. Natomiast ten myślę, że spokojnie teraz jest w mojej trójce najlepszych tuszy do rzęs. On ma taką typową szczoteczkę, nie jest to plastik, ani jakaś wymyślna tutaj struktura. Ale ta szczoteczka pozwala na naprawdę bardzo dobre rozprowadzenie tuszu. Nie tworzą się grudki, nie skleja rzęs, pięknie je rozdziela, delikatnie wydłuża. Pogrubia może delikatnie, to nie jest jakieś takie bardzo wyraźne pogrubienie. Natomiast mi zależy przede wszystkim na wydłużeniu i rozdzieleniu. Do tego dobrze trzyma podkręcenie, utrzymuje się cały dzień, nie kruszy się, nie rozmazuje. Także ja jestem z niego niesamowicie zadowolona. Spokojnie znajdzie się w trójce moich ulubionych tuszy do rzęs, szczególnie, że jego cena naprawdę jest też bardzo przystępna. Wydaje mi się, że to jest około 20 zł w Polsce. Nie znalazłam dokładnej ceny, niestety, w internecie. Jeżeli będziecie miała okazję wypróbować coś takiego, to naprawdę polecam. Uważam, że jest to rewelacyjny tusz. Jeden z lepszych na rynku, moim zdaniem. I ostatnie dwa kosmetyki, to są kosmetyki do ust. Pierwszy z nich to jest taka szminka z firmy Bourjois. To jest Sweet Kiss, wersja naturalna, takie lekko różowo-łososiowe opakowanie i mój odcień to jest numer 06, Roach Ten. I to jest taki brzoskwiniowo-różowy odcień. Ja do niego powróciłam, ja już tą szminkę mam od kilku miesięcy. Lubiłam ją na początku, jak ją kupiłam, potem odstawiłam na rzecz innych kosmetyków. Teraz do niej wróciłam, mam ją też teraz na ustach w połączeniu z błyszczykiem, o którym opowiem za chwilę. I naprawdę bardzo lubię taki kolor na ustach, mi się bardzo optymistycznie kojarzy, bardzo dobrze powoduje, że moja cera wydaje się bardziej promienna, taka rozświetlona, więc bardzo mi się podoba. Ma kremową konsystencję, nie wysusza skórek, utrzymuje się stosunkowo długo. Może nie jest to najbardziej wytrzymała szminka, natomiast wystarczy mi taka trwałość. Używałam jej w połączeniu z tym błyszczykiem, to jest błyszczyk z firmy Smashbox w odcieniu Radiance. Ja go kupiłam też w zeszłym roku w zasadzie w zestawie świątecznym. I jakoś nigdy nie byłam tego koloru przekonana, wydawało mi się, że będzie za ciemny. To jest taki odcień czerwonawo, taki malinowy z złotymi drobinkami. I mi się wydawało, że nie będzie kolor, który jest dla mnie odpowiedni. Pokażę Wam może, jak wygląda. Jeszcze może pokażę Wam szminkę też przy okazji, jak już robię swatche. Tak wygląda błyszczyk i szminka jest zaraz obok. I dla mnie ten błyszczyk to jest taki kolor moich ust. Taki po prostu ten mój kolor wydobywa, troszeczkę go poprawia, tak bym powiedziała. Natomiast to nie jest błyszczyk, który jest mocno kryjący, który ma ogromną pigmentację. To jest taki właśnie delikatny błyszczyk z lekkim pigmentem i z tymi drobinkami, które pięknie usta rozświetlają, dają taki efekt tafli wody. Naprawdę bardzo mi się ten efekt podoba ostatnio i używam go albo w połączeniu ze szminką, albo po prostu nawet sam mi się bardzo podoba, bo to nie jest taki efekt bardzo, bardzo intensywny, po prostu moje usta są podkreślone. Więc do każdego makijażu tak naprawdę się nadaje, także bardzo często go używałam. Także myślę, że to będzie pierwszy kosmetyk, który zużyję z działu błyszczyki. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się Wam do czegoś przydał, że może sobie jakieś kosmetyki podpatrzyłyście z tego, co Wam tutaj pokazałam. Bardzo chętnie też dowiem się, jakie są Wasze ulubione kosmetyki miesiąca. Jeżeli coś może mi podpowiecie, a propos na przykład pielęgnacji takiej cery z wypryskami, to bardzo chętnie posłucham, poczytam. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.